Witamy ponownie na kanale. Czy kiedykolwiek znalazłeś się w tak złożonej sytuacji, w której myślisz, że kobieta może być tobą zainteresowana, ale nie jesteś pewien? Dzisiaj zajmiemy się tym tematem bezpośrednio, pomagając ci przejść od niepewności do jasności. Przeanalizujemy praktyczne kroki, które możesz podjąć, aby potwierdzić, czy ona jest naprawdę zainteresowana, czy też błędnie zinterpretowałeś sygnały. Jeśli zastanawiasz się, czy dziewczyna cię lubi, ale nie jesteś pewien, dyskretnym sposobem sprawdzenia jej zainteresowania jest poznanie punktu widzenia od wspólnych znajomych. Takie podejście wymaga połączenia taktu i szczerości, aby nie wyjść na osobę nadmiernie chętną lub nachalną. Celem jest lepsze zrozumienie jej ze względu na wspólne zainteresowania lub niedawną interakcję, która wzbudziła twoją ciekawość. W epoce cyfrowej interakcje w mediach społecznościowych mogą służyć jako subtelne wskaźniki czyjegoś zainteresowania. Przeglądanie polubień, komentarzy i udostępnień może dostarczyć wskazówek, ale ważne jest, aby interpretować te działania w kontekście. Jeśli zauważysz wzorzec, w którym on lub ona konsekwentnie angażuje się w twoje posty, zwłaszcza w przemyślane komentarze lub udostępnienia, może to sugerować głębsze zainteresowanie. Obserwowanie czyjejś chęci zaoferowania pomocy lub wsparcia może być wyraźnym sygnałem jej zainteresowania tobą. Jeśli zauważysz, że zawsze jest chętna do pomocy, czy to w drobnych zadaniach, czy po prostu jest przy tobie, gdy potrzebujesz porozmawiać, może to oznaczać, że ceni twoje dobro i szuka głębszej więzi. Nie zawsze chodzi o wielkie gesty. Często to małe rzeczy mówią najgłośniej. Czy pamięta ważne daty lub terminy, o których wspomniałeś i śledzi je? Zrozumienie języka ciała i kontaktu wzrokowego ma kluczowe znaczenie, gdy próbujemy dowiedzieć się, czy dziewczyna cię lubi. Sygnały niewerbalne często mogą nam powiedzieć więcej niż słowa. Zwróć uwagę na to, jak się ustawia, gdy jesteś w pobliżu. Czy podczas rozmów pochyla się bardziej? Czy też jego stopy są skierowane w twoją stronę, nawet w grupie? Mogą to być podświadome wskaźniki zainteresowania. Kontakt wzrokowy jest także potężną formą komunikacji niewerbalnej. Obserwowanie czyjejś chęci zaoferowania pomocy lub wsparcia może być wymownym wskaźnikiem jego zainteresowania tobą. Jeśli zauważysz, że zawsze jest chętna do pomocy, czy to w drobnych zadaniach, czy po prostu jest przy tobie, gdy potrzebujesz porozmawiać, może to oznaczać, że ceni twoje dobro i szuka głębszej więzi. Zauważenie, jak ktoś traktuje cię inaczej lub cieplej w porównaniu do innych, może być subtelną, ale wymowną oznaką jego uczuć. Jeśli cię lubi, może dołożyć wszelkich starań, aby okazać ci życzliwość i uwagę, których nie otacza wszystkich wokół niego. Zwróć uwagę na subtelności w ich zachowaniu. Czy podczas rozmowy z tobą wydaje się bardziej ożywiona i zaangażowana? Czy otrzymujesz wiadomości na dzień dobry, których inni nie otrzymują? Proponowanie niezobowiązujących zajęć na samotne wyjście może być skutecznym sposobem na sprawdzenie zainteresowania kobiety twoją osobą. Takie podejście pozwala na wspólne spędzenie czasu w miłej atmosferze, ułatwiając interpretację ich sygnałów bez presji formalnej randki. Niezależnie od tego, czy chodzi o kawę, spacer czy wizytę na lokalnej wystawie, te nieformalne zaproszenia mogą ujawnić wiele na temat twoich uczuć na podstawie twojej reakcji i zachowania podczas spotkania. W tej dodatkowej wskazówce poruszanie się po delikatnych wodach bezpośredniego pytania o swoje uczucia wymaga połączenia odwagi, szacunku i taktu. Komunikacja bezpośrednia może wiele ujawnić, ale ważne jest, aby podejść do rozmowy w sposób, który będzie bezpieczny i niekonfrontacyjny DLA obu stron. Zacznij od wyrażenia własnych uczuć lub obserwacji w sposób niezagrażający, być może wspominając, że podobał ci się czas spędzony razem i że jesteś ciekawy jego punktu widzenia na związek. Mam nadzieję, że pomogło ci to rozwiać wątpliwości, jeśli jesteś w takiej sytuacji dotyczącej możliwego związku. Dziękuję za obejrzenie filmu i do zobaczenia w następnym.